życzeniami serdecznymi, gratulacjami. Oczywiście jesteśmy dumni, że Ciechanów i ziemia ciechanowska ma takiego wspaniałego mieszkańca i jubilata. Dziękujemy panu serdecznie. Ja tutaj mam kwiaty od pani premier Beaty Szydło oraz taki list, jeśli pan pozwoli, gratulacyjny i z życzeniami. Pan Stanisław Klepański, szanowny panie, z okazji wyjątkowego jubileuszu pana setnych urodzin, proszę przyjąć moje pozdrowienia i wyrazy głębokiego szacunku, oby kolejne lata były szczęśliwe i radosne. Należy pan do pokolenia głęboko doświadczonego w dziejach Polski, które stawało przed różnymi wyzwaniami. Był pan świadkiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków, ich patriotyzm i miłość do ojczyzny. Seniorzy stanowią dziś nie tylko coraz liczniejszą, ale przede wszystkim niezwykle istotną grupę naszego społeczeństwa. Możecie jeszcze wiele dać rodzinie, najbliższemu otoczeniu, a także innym, szczególnie młodym ludziom, wkraczając w czas dokonywania pierwszych ważnych życiowych wyborów. Święty Jan Paweł II nazwał seniorów strażnikami pamięci zbiorowej, którzy mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości. Proszę więc pamiętać, że ciągle potrzebujemy doświadczenia mądrych rad osób takich jak pan. W tym szczególnym dniu proszę mi pozwolić w imieniu własnym oraz członków Rady Ministrów złożyć na pana ręce serdeczne podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat, za tą swoistą lekcję życiowej wytrwałości, składając najlepsze życzenia dobrego zdrowia, pomyślności i pogody ducha oraz optymizmu na dalsze szczęśliwe lata. Serdecznie pana pozdrawiam, Beata Szydło. Przedstawiciel wyjątkowego pokolenia wielkich patriotów, którzy wychowali się w wolnej Polsce, którzy walczyli też o wolność i niepodległość Polski. A to jest nam szczególnie potrzebne, gdy również nasza ojczyzna za chwilę będzie obchodziła również 100 lat swojego istnienia po odzyskaniu niepodległości. Pani premier z tej okazji życzenia, tak? Przesłała. Pani premier szczególnie docenia rolę seniorów, podkreśliła w liście gratulacyjnym życzeniami, że rola tych seniorów i ich doświadczenia powinny być przekazywane młodym pokoleniom, bo młodzi są spragnieni takich życiowych rad, takiego doświadczenia, które kształtuje się często w trudnych warunkach. Tata jak nastolat jest w bardzo dobrej formie. Tak, dziękuję. To bardzo trafne spostrzeżenie. Cieszymy się, że jeszcze w takiej formie pozostaje. No są pewne problemy, wiadomo, każdy wiek ma swoje prawa, ale tata całe życie był człowiekiem pogodnym. Więc z ogromną pogodą i pokorą znosi te niedogodności, które pojawiają się już w tym wieku. No jest dla nas bardzo ważną osobą, szczególną osobą. I zawsze jesteśmy przy nim. Co tata mówi o pułku i o orkiestrze, bo to takie chyba dwie miłości taty, prawda? Tak, tak. Bardzo słusznie pani zauważyła, że w zasadzie tata w życiu od lat wczesnych miał młodości, już miał dwie pasje. Jedną z nich to była muzyka, a drugą to było wojsko. Stacjonował tu pułk, 11 pułk ułanów i tatuś widział żołnierzy, widział ułanów i właśnie marzył o tym, żeby w tym pułku kiedykolwiek się znaleźć. I tak się złożyło, że został do tego pułku przyjęty, kiedy skończył 18 lat, w 35 roku. Ale ta druga pasja to właśnie muzyka. I ona towarzyszy tatusiowi przez całe jego życie. Bo najpierw jako trębacz, prawda, w orkiestrze pułkowej, a później już po okresie powojennym grał orkiestrę dętę i taką orkiestrą, w której najwięcej czasu spędził, że tak powiem, czyli gdzie był najdłużej, to właśnie orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie, gdzie tatuś był muzykiem, a potem jej kapelmistrzem. Przez 29 lat pełnił tą funkcję. Później, jak już zdrowie nie pozwalało tacie być dyrygentem, bo wiadomo, że na uroczystościach państwowych, na przeglądach orkiestr należało iść i grać, prawda, będąc w ruchu,
utrudniało no, to już tatusiowi kolano, bo właśnie to jest ten problem taki zasadniczy związany z trudnością, jeżeli chodzi o chodzenie. Oddał batutę dyrygencką następcy, ale sam w dalszym ciągu pozostał muzykiem tej orkiestry. I wtedy, kiedy orkiestra brała udział w uroczystościach, gdzie orkiestra siedziała, prawda? Na krzesłach, na estradzie, gdzie odbywały się przeglądy orkiestr, bądź też festyny różnego typu. Tata był jednym z muzyków tej orkiestry. Zawsze z pasją, dużą, podchodząc do muzyki i do uczniów, których cały czas w orkiestrze szkolił. Począwszy od dzieci, prawda? Młodzieży zaczynał już naukę, prowadząc ich krok po kroku przez naukę na trąbce. A proszę mi powiedzieć jeszcze o tym pułku, te pamiątki związane z pułkiem, między innymi ta szabla. Jak to wygląda? To znaczy, to jest tatusia taka jedyna, właściwie to jest tatusia pamiątka, która jak Państwo widzicie jest na ścianie i jest ona nieodłączna po prostu. Jest to tatusia jakby rzecz, która bezcenna. Mogę mówić o sobie w ten sposób, która jest moim tatą. To jest ogromne szczęście. A jako tata, jaki jest? Jako tata zawsze wiadomo było, że jest naszym przyjacielem i możemy na niego liczyć. Żołnierzy, na przykład pierwszej polskiej grupy generała Maćka. Zawsze, ze wszystkim można było przyjść do taty, poznać. Było kilku oficerów. Zawsze stwarzało nam ogromne poczucie bezpieczeństwa.